Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Elsword Void na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba, zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie. W ogóle powinienem się chyba jeszcze na samym początku przywitać. Ja jestem Troczek. Dzisiaj pogramy sobie Elswordem Infinity Sword. To jest z requestów jednego z widzów. Mam nadzieję, że spodoba wam się moja wersja tej postaci, znaczy moje ogrywanie tą postacią. Może granie po prostu tą postacią bez jakiegoś większego, bardziej elokwentnego słowotwórstwa. Mam nadzieję, że dobrze mija wam tydzień. Mamy dzisiaj środę, tak? Ze mną jest fantomka w postaci no wsparcia, tak naprawdę, żeby tutaj ogarnąć ten odcinek jak najszybciej. Mogą być delikatne przycięcia z mojej strony, wybaczcie mi, ale niestety w moim bloku jest remont. No i kurczę, no bardzo słychać, jak wiercą w ścianach. I boję się, że będzie to także słychać na materiale, dlatego mam bardzo mocno mikrofon wytłumiony. Więc proszę się nie denerwować, jeżeli będzie mnie przerywać w pół zdania. Siedzę praktycznie nad mikrofonem, no nad buzią mam bardzo blisko mikrofonu, więc nie powinno być tego aż tak bardzo słychać, ale mam nadzieję, że nie będzie słychać również tego wiercenia. Dzisiaj porobimy sobie kilka mapek, tak żeby się zapoznać z tą postacią. Szczerze, dawno nią nie grałem. Ostatni raz, kiedy grałem, to na dawnym PL-u jeszcze, jak był, to wtedy nim sobie grałem, nawet kilka odcinków nagrywałem. Ale skoro jakiś widz postanowił, żebym nagrał tą postać, no to czemu by tego nie zrobić i nie spełnić jego prośby? Jeżeli wy macie jakieś ciekawe requesty, to zachęcam bardzo, bardzo serdecznie do pisania ich w komentarzach. Pamiętajcie, forma requesta to jest nazwa postaci plus jej klasa. No i chyba to tyle. Jak uruchomię serię z NA i EU, takie wiecie, już normalne serie stałe, takie jak z Voida, to wtedy będziecie jeszcze mogli dopisywać, na jakim Elswordzie chcielibyście, żebym ogrywał daną... na jakim serwerze chcielibyście, żebym ogrywał daną postać. Ale na razie zajmijmy się tym, co mamy tutaj. Udało się pokonać Altera Core bardzo, bardzo szybko. Ile dostaniemy boosta do expa? Bo z tego, co widzę, no teraz już nie zobaczę, to bardzo szybko nam level idzie. W ogóle dzisiaj chyba wchodzi event trzecich ścieżek na NA, więc zachęcam do korzystania z eventu. Właśnie, może otworzymy sobie skrzyneczkę na 35. Zawsze nowy ekwipunek się przyda. No, karty przy okazji. Ekwipunek proszę cały. To według mnie powinno być zostać usunięte i od razu jak otwierasz, to jest, wiecie, randomowe, a nie, że pseudo losowanie i tak jest ustalone, co wypadnie. Ale no dobra, nie będę się kłócił. Dawno Elswordem nie grałem, więc przypomnieć sobie, jak się gra tym czerwonym diabłem, zawsze będzie miło. Dobrze, tutaj w itemsach, questach, specjalach, tutaj w specjalach jeszcze Resurrection Stone możemy użyć. No i co? Teraz lecimy chyba... dobra, tutaj na to nie musimy patrzeć. Teraz przeskakujemy sobie do Fejty. Zaraz zobaczymy, czy jakieś nowe skille nam się odblokowały. Jeżeli jesteście znawcami tej postaci, to zachęcam do podzielenia się, jaki według was build jest w porządku na tą postać. Zgaduję, że ten Rage Cutter będzie naprawdę dobrym skillem do wykorzystywania Maelstorm Rage. Również będzie całkiem w pytkę. Sword Blasting, no to chyba będzie spoko. Ten Phantom Sword jest, wiem o tym, że jest całkiem w pytkę. Tęski mnie jakoś mnie nie powala, myślałem, że będzie troszeczkę lepszy. Wiecie co, możemy wypróbować sobie o tego Crest Can't Cut. Zobaczymy, może on będzie fajniejszy. Mamy 42 poziom, którą by mapę zrobić, no nie wiem, załóżmy Underground Chapel. Nie robi to na nas jakiegoś większego wrażenia, więc mam nadzieję, że mapka pójdzie szybko i sprawnie.
O mój Boże, jestem troszeczkę dzisiaj zdenerwowany, bo muszę szybko nagrać ten odcinek, a po drugie, nie dość, że szybko to nagrywam, to jeszcze YouTube, przez to, że wprowadza te wszystkie swoje zmiany, według mnie bez sensu, dla osób, które już siedzą na nim od ponad 2 lat. I wiecie, no, mój kanał, jak każdy wie, nie jest jakoś wybitnie wielki, tak? On nie ma tam 10 tysięcy subskrybentów, tam nie mam, po, nie wiem, 100 tysięcy wyświetleń łącznych, załóżmy. I tak jak kiedyś mogłem zarabiać na filmach, no to były grosze tak naprawdę, ale ważne, że już zarabiałem, były jakieś przychody generowane już, nawet na niektórych filmach to już były całkiem konkretne przychody. A tu nagle ząk. Nie mogę zarabiać na filmach na YouTubie. Super, prawda? Nie wiem, czemu wam o tym mówię, bo to tak naprawdę moja sprawa. I nie każdego to musi interesować, ale kurczę, tak we mnie to siedzi, cały czas we mnie to buzuje, że to jest naprawdę aż irytujące, że YouTube wyłączył mi zarabianie. Naprawdę, cały czas spełniałem każde kryteria, cały czas sprawdzałem, czy wszystko jest w porządku, i tak dalej, a tu nagle troczek, słuchaj, nie masz 1000 subów, no to wyłączymy ci zarabianie. No tutaj już mi normalnie żyłka, w cudzysłowie, na śmiesznie można powiedzieć, żyłka pierdząca mi pękła, no bo, o Jezu. Dobra, nieważne, skończmy temat, zajmijmy się bardziej już tutaj grą. Mamy już, no, bossa do pokonania tylko, którą mamy minutkę 6, zaraz 7, to możemy jeszcze chwilkę sobie pograć. Jeżeli mnie przycina, to wybaczcie, ale to jest jednorazowo takie mocne wytłumienie mikrofonu, więc o to się nie martwcie, będzie później lepiej. A no i przez to, co teraz się dzieje z tym moim kanałem, to chyba częściej będziemy robić streamy. Tak, żeby troszeczkę podbić sobie ilość godzin oglądanych moich materiałów. Jakby co. Więc możecie się spodziewać, że na moim kanale już niedługo pewnie będzie można ujrzeć częściej live'y niż przeważnie. Dobra, ten Kresy Cat to jest słabe według mnie. Rage Cutter możemy wypróbować i Hasher Chasera też możemy zdjąć. I jechać możemy do Welder, bo mamy 45 poziom, czyli możemy na Resident Evil Area 3 już wejść. A dajcie znać, co tam w ogóle u was słychać, jak tam poczynania w Elsewordach. Czy już, nie wiem, udało wam się w końcu wydropić broń APO? Mówię tutaj do osób, które cały czas robią. I wcześniej na przykład nie mogę wydropić, albo nie wiem, może gracie na ENA i zakładacie sobie jakieś nowe postacie, albo korzystacie z eventu. Mam nadzieję, tak sądzę, że dzisiaj event ten trzeci path już jest. Mam taką cichą nadzieję, że już jest. O Jezu, krzesło sobie zepsułem. O nie, czekajcie. Dobra, naprawione. My teraz staramy się tylko dobiec za fantomką i jedziemy dalej. No bo tutaj mana, jeden hit na tego gagatka. O, tutaj nawet nie wiedziałem, że taki kombos jest, że tutaj miecze leczą. Tak, ZZZZ, aha, czyli to musi mieć 3 niebieskie, 1 czerwone, okej, dobra, już rozumiem. Pyk, pyk, aha, i dobra, i to jest ten kombos jego. Dobra, i ruszaj. Kuszaj, dobra, pięknie. Dobra. O, dobra, takie podbicie jest też naszym ciekawszym skilli. Dobra, to akurat znałem. No ty, wracaj! Boże, jedyny, oddaj to życie. Dobra. Okej, to jest takie skaczące. To jeszcze jedno skaczące chciałbym ogarnąć. O Jezu. A, bo to jest tego, 3 razy X. A ja myślałem, że X i ZZ. Raz, dwa, trzy. I to jest takie podbicie. No to chyba u większości Elseworldów coś takiego jest. Dobrze. Czyli tak naprawdę, no, ze skilli ciekawych, znaczy z kombosów, no to jako tako, no, nie widzę jakichś większych, trudniejszych do ogarnięcia. No, mam nadzieję, że poradzę sobie z tym. O, ten skill na pewno będzie potrzebny.
przy późniejszych mapach, jeżeli w ogóle kiedykolwiek jeszcze tą postacią będę grał, to zapewne się przyda. Na pewno przy Herbaonie ten skill będzie całkiem w porządku współgrał z całą mapą, znaczy przynajmniej przy bossie. Gdzie to jeszcze będzie pytkę? Na pewno na Area Node. No, w większości map się sprawdzi ten skill, do tego jeszcze Hyper Pompę dorzucić, no to po prostu bosko. No, prawie boska komedia, ale nie aż tak. Dobra, udało nam się pokonać Unohounda. Nie wiem, jak to przeczytać. Unohound. Dobra, 49 poziom już mamy. Kończymy misję Upping. Kończymy misję Small Fisher. No i co? Chyba przeskakujemy do Commercial Area. Z małym knypkiem będziemy się bić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Którą mamy już minutkę? Pokażcie mi 10, znaczy 11 nawet. No to zobaczymy, może dzisiaj będzie troszeczkę krótszy odcinek, ponieważ strasznie to wiercenie słychać i to jest tak irytujące, że to szok. Phantom Catch się za mnie śmiała, że wiecie, prędzej słyszy wiercenie w ścianie niż mnie, więc to troszeczkę jest bolesne. Jakby nie patrzeć, to jest troszeczkę bolesne, ale na szczęście mamy Phantom Sword, który pomoże nam zgładzić naszych oponentów. Oh yeah. Pykło, pięknie, zobaczcie. Ej, to tutaj przy jakiejś większej grupce przeciwników, no to ten skill również będzie w porządku, będzie fajnie współgrał. Dobra, tutaj, oj, many niestety tak dużo nie możemy używać, to jest niestety ten podstawowa potka piwa i weak elixir, 15 na 15, tak? Nie, 15-100. No to... troszeczkę, wiecie, mało, ale musimy sobie poradzić. Mamy 49 poziom. Zakładam, że Hypera nie uda nam się dzisiaj zrobić. Znaczy Hypera, Transa, kupić po prostu. No bo 70 poziomu nie będziemy mieli. Oj, zobaczcie, w tym miejscu idealnie ten skill się sprawdza, no. Widzicie to? I teraz jeszcze ten skill. Tego gościa już mamy praktycznie przyszpilonego. Nie może nic zrobić. No i automatycznie ginie. Ma tego maga, alchemika prędzej. Staramy się tak pokonać. Dobra, fajnie. O nie, te miecze by się przydały. Bardzo... bardzo dobrym miejscu zostały wykorzystane przeze mnie. Tutaj by się przydał Lord Knight, ponieważ on przy tym kombosie latającym, przy Z-ce, on... wiecie, zaczyna kręcić się do przodu. I to jest akurat, no, według mnie już fajniejsze. Skoro mamy, jeszcze mamy dwa stage'e, przepraszam, że tak głośno mówię, mam nadzieję, że podczas edycji, jeżeli jest troszeczkę za głośno, ja to przyciszę, a jeżeli nie udało się przyciszyć, to znaczy, że po prostu nie udało się już nic z tym lepszego zrobić, więc... o nie, spadłem. Więc proszę o wyrozumiałość, wiecie, dzisiaj jest środek tygodnia, również dzień, w którym to nagrywam, to dzień, w którym to publikuję, więc trzeba wszystko na szybko robić, a jest teraz 14:17, więc zakładam, że odcinek będzie... ciutkę spóźniony. Tym razem niestety nie uda mi się dotrzymać tej zasady godzina 15, odcinek u Troczka, ale mam nadzieję, że na 17 na kanał Troczek Games, na mój drugi kanał, już się wyrobię z materiałem, odcinkiem, no dobrze mogę powiedzieć też, w ten sposób z Tomb Raidera. Dobra, tutaj tego małego... Jezu, jak ty się nazywasz? Nawet nie wiem. Ale czy to jest ważne? Ellsworth postanowił najpierw zrobić całego kombosa, a później zająć się oponentem. Dobrze. O, 52 poziom. 52 poziom. Tak, Troczek. Bardzo twoja płaszczyzna jest poprawna w 100%. 52. Oh my god. Dobra, tutaj będziemy musieli chyba posprzedawać te wszystkie rzeczy, wiecie? Tutaj Heroic Inv. Dobra, to Arielko, kochana. Cześć, wiem, że u ciebie nie mogę nic naprawiać, ale mógłbym... No, serio? Nie wierzę, jeszcze gra mi się zbugowała, że mi anuluje automatycznie, jak sprzedaję. Boże. To jest największy bug, jaki... Znaczy, według mnie to jest bug. A, no dobra, chyba, że przez klawiaturę, jak robię to klawiaturą, to mi ucieka. No dobra, no to nie jest bug. Ale czasami tak się dzieje, że wiecie... Często jak robię to... sprzedaj, enter, sprzedaj, enter, sprzedaj, enter. Wiecie, żeby jakoś to przyspieszyć.
A czasami w ten sposób tylko działa. No nie wiem, czego jest to zależne, ale no cóż. Nie będę się kłócił z mechanikami gry. A jakieś skille nowe, skoro 50 poziom? Tak, Combat Cutter. Nie wiem, czy to jest przydatny skill, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że pomożecie mi w wyborze skill, jeżeli byście chcieli, żebym jeszcze więcej ograł tą postać. A na ten moment ja wam się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza. No i oczywiście... subskrypcji. Musimy dobić te 1000 subskrypcji na tym kanale. Musimy, po prostu musimy. I to byłoby chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja byłem Troczek, ze mną była Fantomka, a to była gra Elsword Void. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.